Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Wojciech Rzepa. Zapraszam do wspólnej podróży drogami dobrej nowiny. Na początku przepraszam za mój głos, ale na pewne rzeczy w życiu nie mam wpływu. Ewangelia na niedzielę 30 września 2018 roku. Święty Marek, ewangelista, tak pisze. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzuca złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto czyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwoma rękami pójść do piekła, w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Moi drodzy, ten fragment Ewangelii wyraźnie dzieli się na dwie części. Pierwszy temat to jest temat przynależności do Jezusa, zaś drugi temat to jest temat zgorszeń, temat tego, co od Jezusa oddziela. Spróbujmy im się przyjrzeć. Uczniowie wyraźnie są zazdrośni o mistrza. Jan w imieniu innych uczniów widzieliśmy, mówi, że zabraniali jakiemuś człowiekowi, który nie chodzi z nimi, wyrzucać złe duchy w imię Jezusa. Jezus reaguje sprzeciwem. Jezus mówi, że przestańcie zabraniać, bo nikt z tych, kto czyni cuda w imię moje, nie może zaraz źle mówić o mnie. Pierwszy element jest taki. Pan Bóg chce być uwielbiany w różne sposoby, chce być głoszony na różnych drogach życia i to On decyduje o tym. Gdyby Bóg nie chciał, by ktoś w imię Jezusa wyrzucał złe duchy, to by tak się nie działo. Musimy przyjmować my, ludzie wierzący, musimy przyjmować z pokorą suwerenność Pana Boga. Suwerenność Pana Boga. Problem zaczyna się zawsze, kiedy my chcemy Panu Bogu mówić, co On ma uczynić. Zobaczmy, przypomnijmy sobie fragment Ewangelii sprzed dwóch tygodni, kiedy Jezus mówi do Szymona: Piotra, zejdź mi, zobacz szatanie. Bo myślisz o tym, co ludzkie, a nie o tym, co Boże. Kiedy ten chce mówić mu, co on ma uczynić ze swoją przyszłością. Bóg może działać i działa poza Kościołem, poza sakramentami. I musimy przyjmować tę prawdę z pokorą, dziękując mu za to, że działa także w Kościele, w sakramentach. Kochani, nie bądźmy zazdrośni o to, co nie jest naszą własnością. Bóg jest większy od nas, od Kościoła. Od wszystkiego jest większy. To On decyduje, tak? To On suwerennie decyduje. Przyjmijmy z pokorą te towarzystwo, które On nam zechce dokoptować, dołożyć. Te towarzystwo, w cudzysłowie towarzystwo, tak? Czasami nie mamy nawet chęci. Bóg posługuje się tak, jak chce i tym, kim chce. Drugi moment to jest kwestia zgorszeń, powodu grzechów.
wrzucić skamienie błysk do szyi, do wody. To jest dramatyczne słowa, dlatego że Palestyńczycy w czasach Pana Jezusa bardzo, ale to bardzo bali się utopienia. Uważali, że jeśli człowiek jest, nie spocznie w ziemi, tylko utopi się, to jego dusza wiecznie błąka się nad wodami. To jego dusza wiecznie nie może odejść do spokoju, do Szeolu. I w ten sposób jest nękana. I staje się powodem też udręczeń dla innych. Więc Jezus bardzo radykalnie mówi, jeśli go orszysz. Dokładnie to w oryginale jest mówić, kłaś przeszkodę na ziemi, przez którą ktoś się potknie. Jeśli powodujesz, że ktoś, idąc do Pana Boga, potknie się i nie dojdzie, tak? Jeśli przeszkadzasz mu, to dramatyczne, lepiej by było dla ciebie, żebyś się wiecznie błąkał i nie trafił nigdy do nieba. Kochani, musimy te przyjąć słowa z całą szczerością. W tych dniach i w tym czasie ostatnim, kilku może nawet lat, bardzo mocno na lewo i na prawo dowiadujemy się, że nie jesteśmy święci, duchowni, Kościół, a przecież to jest prawda od samego początku. To jest prawda o nas od samego początku. Przecież ewangeliści, czytamy Ewangelię, to apostołowie są zazdrośni o siebie wzajemnie, chcą zajmować stanowiska. Jeśli czytamy Ewangelię, chcą zarobić na Panu Jezusie, choćby Judasz, wstydzą się Go, wyrzekają, tak jak Piotr. Nie jesteśmy bez Pana Jezusa zbyt ciekawym towarzystwem. Jest w nas zło i grzech i trzeba naprawdę nie przyzwyczajać się do tego. Trzeba naprawdę z ogromną, nawet chyba wdzięcznością i pokorą ogromną przyjmować to, że ktoś nam to przypomina. Bo niejednokrotnie ucieka nam ta prawda, że jesteśmy tak samo grzesznikami jak wszyscy. Tak samo grzesznikami. Kochani, Pan Jezus w tym tekście mówi o usuwaniu przyczyn do grzechu. To jest ta mowa o odcinaniu ręki, nogi, wyłupaniu oka. Ale tutaj ciągle pojawia się, jeśli coś jest ci powodem do grzechu, nie samym grzechem. My musimy pytać na modlitwie o to, jaki jest powód naszych grzechów, a nie tylko grzechy. Niejednokrotnie ludzie mówią w rozmowach, że kłóciłem się, klołem, tak? No ale dlaczego to robiłeś? Jakiej wartości w swoim życiu broniłeś? Co dla ciebie było tak bardzo ważne, że podjąłeś decyzję o tym, żeby kląć, żeby przyklinać, tak? Choćby kogoś innego. Co? Własna opinia była się tak bardzo ważna? Wygranie z tym drugim było się takie ważne? Czego chronisz? Co jest takie ważne dla ciebie w twoim życiu? Kochani, my często nie widzimy, że wiele grzechów, jak się spowiadamy z nich, to mówimy tylko o tym, co jest już skutkiem, tak? No bo o tym mamy mówić choćby w konfesjonale, o skutkach, czyli to o tym, co się stało już, tak? Ale o wiele ważniejsze jest, żeby odnaleźć źródło tych grzechów. Powód, przyczynę. Jeśli jakiś grzech się pojawia i powtarza w twoim życiu, czego on chroni? Czego chroni? Co jest takim pragnieniem w twoim sercu, co powoduje, że ten grzech ciągle i ciągle do ciebie powraca? Pan Bóg działa jak chce i Pan Bóg uczy nas pokory, kiedy odnajdujemy prawdę o źródle naszych grzechów, prawdę o naszych pragnieniach przecież tak naprawdę, prawdę o naszych tęsknotach, bo nasze grzechy pokazują nam prawdę o tym, co jeśli poszukamy źródeł, co jest dla nas ważne w naszym życiu. Prosiłby ten trudny tekst Świętej Ewangelii kształtował nasze serca i przypominajmy sobie ten dialog z dnia naszego chrztu, który powtarzamy corocznie w Wigilię Paschalną. Ten dialog, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła? Prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Wyrzekam się. Tutaj właśnie jest powtórzona to nauczanie Pana Jezusa o powodzie do grzechu, wszystkiego, co prowadzi do zła, wyrzekam się. I niech ten wysiłek
walki, z wyrzekania się grzechu, przynosi w nas owoce dzięki Bożemu błogosławieństwu. Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, ostatniego dnia wrześniowego. Niech Bóg da, by był piękny. Z serca wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże.